Usiądźcie wygodnie, idziemy w kolejne rozważanie. To już nasze trzecie kazanie, czwarte, przepraszam, albo nie trzecie, w rozważaniu, moi drodzy, na temat łaski uświęcającej. Oto przybył do nas Duch Święty i powiedział kilkanaście orędzi na temat łaski uświęcającej, a zarazem przedstawił swoje, moi drodzy, życzenie. Dziś mamy już większą świadomość, że życie w łasce uświęcającej to jest życie Ducha Świętego, moi drodzy, w nas. Kończyłem wczoraj myślą, dlatego człowiek zgrzeszywszy raz będzie zawsze wracał do popełnionego grzechu, bo w konkretnej rzeczy złe duchy zyskują nad nim pewną władzę. Przypominam, jesteśmy cały czas przy zasadniczej kwestii, o której powiedział Duch Święty, że, moi drodzy, jeśli dusza traci dziewiczą miłość po chrzcie świętym, czyli łaskę uświęcającą, wówczas rozpoczyna się ogromny atak demona na człowieka. Dziewicza nieskalna miłość po chrzcie świętym trwa dotąd w duszy człowieka, dopóki jej nie zgrzy ciężko. Jakim grzechem ciężkim, chodzi o rodzajowość, wyrzuć Ducha Świętego, od razu specjaliści z tamtego brzegu, demony, interesują się człowiekiem i go po prostu ubogacają i kształtują w tej branży. Mówi się więc, że złodziej zawsze będzie kradł. To się już, dzieci, nie zmieni. A kłamca, mówi Duch Święty, stanie się wkrótce złodziejem, bo po pierwsze, bez nadprzyrodzonej łaski pełnego radia nawrócenia człowiek nie jest w stanie wyzwolić się z demonicznych powiązań. A po drugie, grzech pociąga za sobą następne i rozszerza zakres swojego oddziaływania. Kłamstwa prowadzą do kradzieży, pijaństwo do nieczystości, nienawiść i żądza władzy do zabójstw. To jest wszystko, dzieci, połączone w tą pętlę. Dlatego ja często wam powtarzam, deklaracje deklaracjami, walka. Jeśli nie ma nawrócenia, nie ma spowiedzi, komunii świętej, pies zawsze wróci do tego, co wymiotował. I zje to. Tak samo jest z człowiekiem. Stałeś, zgrzeszyłeś kradzieżą, demoni cię wyspecjalizują. Nienawiścią, nieczystością. To jest taka przestrzeń walki o człowieka, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Stąd Duch Święty mówi prosto, jasno, że później grzechy są powiązane z sobą. Kłamstwa z kradzieżą, pijaństwo z nieczystością, nienawiść rządza władzy z zabójstwami. Pewne cechy ludzkie wskazują na przyszłe grzechy. O tym się mogę, dzieci, pocieszyć jako wychowawca, że po prostu widać po człowieku, w czym będzie się specjalizował. Dziecku, to widać po cechach. Czy to będzie rozpustnik, czy to będzie alkoholik, czy dzieci złodziei. To wszystko jest wkodowane w naszą naturę, bośmy to przejęli z grzechem pierworodnym, te skłonności natury. I pamiętajcie, no niestety, ale to jest dziedziczne. Skutki wybryków naszych babek, ciotek, prapra, nie wiadomo, ujków, to wszystko przechodzi na rodzinę. Ile razy w kapłaństwie słyszałem, księże, ona to cała babka. Ksiądz nie zna, ale to jest cała babka. Nie? To jest cały dziadek. On jest cały ojciec. To wszystko, dzieci, przechodzi. W darze poczęcia dziedziczymy wszystkie dobre i piękne cechy po naszych rodzicach, no i kupę badziewia.
pewne cechy ludzkie wskazują na przyszłe grzechy. Uważny rodzic będzie potrafił zdusić je w duszy małego dziecka. Ale rodzice wiedzy nie mają. Nikt nie jest uświadomiony. Nie ma tego zielonego pojęcia, to o czym teraz mówi Duch Święty. No więc najlepsza metoda dzisiejsza, nazwam to hedonistyczna metoda, dziecku dać wolność, niech wybiera i we wszystkim, co robi, jest najlepsze. Dzieci mamy z głowy. Teraz później z głowy, po wszystkiemu. Bo nagadano, że dziecko ma taką koncepcję wolności, że ono potrafi wybierać i się wszystko odstawia, jak dojrzeje. Dzieci. Ono tylko będzie umiało wybierać zło, bo ono się perfekcyjnie w świecie reklamuje. W książkach, w edukacji, w filmach, w sporcie, we wszystkim. No, miejcie niewinne dziecko, chłopca, i chodźcie, chłopy, z nim na mecze piłkarskie. Co wasze dziecko nie umiało perfekcyjnie robić? Wiecie czy nie wiecie? Przeklinać, dalej pić, a później narkotyki. Wybierzcie różne branże, a ja wam powiem, co wasze dziecko będzie perfekcyjnie umiało robić. Więc Duch Święty tu uwrażliwia rodzicom, uważny rodzic, bo na Chrzcie Świętym, na sakramencie ślubu, rodzic tę łaskę otrzymuje. Łaskę uważnego rodzica. Przecież Bóg nie po to wymyślił sakrament małżeński, żeby było to hop-siup. Jest on po to, aby obdarzyć przyszłego ojca i matkę między innymi łaską uważnego rodzica. I teraz, na ile młodzi są przygotowani do sakramentu małżeństwa, Panie Józiu, no tyle dostaną. Kto czytał Katalinę Rivas, jak później młody małżonek chce się kolegom przypodobać, no to pójdzie do burdelu, wszędzie po kolei, no i co robi? No i tą laskę świętego Józefa kwitnącą, którą otrzymał, no w jednej mu patyce i ma suzyckę w ręku, no i widok, jest w gorszym stanie niż przed małżeństwem. Bo po każdym sakramencie budzą się tabuny duchów nieczystych, by nas atakować. Nie mieliście tego w rodzinie? Zawsze największe grandy były w dniu spowiedzi i po spowiedzi. Aż rodzic zgrzeszył ciężko, już się uspokoiło. Ja mówię jasno, dla mnie przeżyć było Wigilię, święta wielkanocne, piekło, rozumiecie? To piekło, jakiego świat nie widział. A później to już było zaproszony demon do serca taty i już jest po wszystkim. Już jest anioł do rany przyłóż złoty. Jak złoty, ale już Boga. Ale nie miał Boga w sercu. I spacyfikował całą rodzinę. A przy Bożym Ciele co się działo? Takie główne święta, gdzie to przy większych świętach atak demonów w rodzinach katolickich nieprawdopodobny. Więc wszyscy małżonkowie podczas sakramentu małżeństwa otrzymują zbiór łask, które się nazywa uważny rodzic. Uważny rodzic będzie potrafił zdusić je, te przyszłe grzechy, które wynikają z cechy człowieka, w duszy małego dziecka, starannie prowadząc jej rozwój w kierunku przeciwstawnym do skłonności. Wyczuje, że dziecko lubi kraść, no to dziecko trzeba uczyć, żeby rozdawał wszystko, co ma. Rozumiecie? To jest bardzo proste, dzieci, nie? Gniewne dziecko trzeba uczyć cierpliwości. Mi i się obraża. Do kolejki i na końcu. Kto? Ja pierwszy. Jak to ja pierwszy? Jak to Antoś pierwszy? A gdzie jest mama? A gdzie jest tata? A co to jest Antoś? Kosmonauta?
Do Einsteina podobny? Jak to mi? Kufer i do szeregu. Gniewne dziecko trzeba uczyć cierpliwości. Leniwe pracowitości. Bo ja dziecko małe może mówić, jestem zmęczone. Ciało się rekultywuje tak szybko, regeneruje. Leniwe dziecko trzeba uczyć pracowitości. Mamusia, podaj mi. Mamusiu, posprzątaj. Mamusiu, zanieś to. No po tych hasłach, co wiesz? No może obok siebie już tak śmierdzącego lenia, że się ziemia trzęsie. No to jest ta łaska, którą otrzymujesz od Boga, nazywa się uważny rodzic. Próżne skromności. Mamusiu, czy się pięknie ubrała? To później mamusia nie nastarczy sukienek, a mąż nie będzie wiedział, ile trzeba szaf skupić, ile mieć pokojów na garderobę. Kolejny bardzo istotny punkt w tym mechanizmie uważnego rodzica. Przede wszystkim jednak ważna jest edukacja dziecka w zakresie wiary i uświadamiania tego, że posiada w sercu niepowtarzalny skarb, który otrzymuje tylko raz. Jest to dziewicza łaska uświęcająca. Miałem bardzo pobożną mamę, bardzo uwrażliwiała. Skąd ona to wiedziała, nie wiem. Ale większość z nas nigdy nie słyszała o zjawisku, że masz jako dziecko w sobie niepowtarzalny skarb, któremu na imię łaska uświęcająca. Dlatego wszyscyśmy razem, dzieci wyrośli z jednego miotu. Pamiętacie, jak zaczynałem w 2018, był rok Ducha Świętego, kazania o Duchu Świętym. Mówiłem, dzieci, nie mam wiedzy. Ja kompletnie nie wiem, jak to ugryźć. Z teologii zdobytej mam słowa, które mi wystarczy na kazanie 10-minutowe. Mówiłem prawdziwie, bo wszędzie wokoło charyzmatycy mówią językami, dam och, ach, a my reszta ciemnota, po prostu tabula rasa, głupie hopy i głupie baby ze wsi lub oczarowane w mieście i one w ogóle nie rozumieją, co duch, a oni wiedzą, co duch. No dziś wiemy, że oni mają ducha demońskiego, uwiedzeni przez kierunek protestancki, a dopiero dziś nam pokazuje Pan Bóg przez te ostatnie 6 lat, to dzieci jest niemożebne otwarcie nas na Ducha Świętego. Dziś nie może nikt z was, moich słuchaczy, powiedzieć, że nie rozumie, co to jest Duch Święty, co to jest dziewicza łaska uświęcająca, co to jest życie Ducha Świętego w tobie. Mamy pełnię dzieci wiedzy. Niepotrzebny jest nam żaden ruch charyzmatyczny. My żyjemy z Duchem Świętym jak Pan za brat. Dzieci, to jest codzienny nasz przyjaciel, gość, ma się świadomość. Nie wiem, czy ja, czasami różne przychodzą pokusy, zmagania. Co, stracę Boga? Nie wchodzę w to. Dzieci, takiej samoobrony nie miałem nigdy w sobie jako ksiądz. Nie idę w to. Czasami, tak jak wczoraj z lektorami, różnymi myśli poprzychodziły, że zrobię obraz Matki Bożej karmiącej dusze czystowe i na u dołu kapłani no i kilkanaście twarz tak zwanych zaskórnikowych świętej pamięci umieszczę. Ale mi Pan Łukasz powiedział, że Dante jak powymieniał i poustawiał w czyściu ówczesnych swoich duchownych i papieża, no to dostał 300 lat w czyśćcu za ten grzech. No to ja żebym przeprosił, opy, nie będę malował tego kardynała czy tamtego infuata, tylko będę jakieś okolicznościowe dusze. Jeszcze Dante dostał karę czyśćca 300 lat na łące.
No powiedziałem chłopom, tu mamy łąkę, no 5 godzin wytrzymasz leżeć, a co dalej? A co dalej? No, no leż 300 lat na łące, taka kara w czyśćcu. Więc Pan Bóg daje takie łaski, abyśmy umieli doceniać to życie łaski w nas. Ta najpiękniejsza dziewicza łaska uświęcająca, no została wyrżnięta. Gdybyśmy mieli taką edukację, nam tłumaczą cały czas, że tam masz Ducha Świętego, że to jest taki skarb największy, co masz do utrzymania, byśmy na pewno, Panie Józiu, inaczej na to patrzyli. Ale mamy łaskę jaką? Zrozumieliśmy sakrament spowiedzi. I ta łaska dzieci wraca. Ona już nie jest dziewicza. Bo co to znaczy? Bo my mamy już przywiązania, kapujecie. Mamy rany na sobie, jakieś bulwy. Mamy ze sobą skutki naszego życia, gdzie robimy wszystko, żebyśmy w ramach zadośćuczynienia tu na ziemi je pospłacali, żeby, broń Boże, Pan Krzysiu kochany, poszedł mi do czyśca. No po kiego tam możesz się grzać? To tu niech ci życie da w tyłek, a tam, Panie Boże, dla tych, co byli uparci. I wtedy jak Pan to zrozumiesz, to mi kasę dołożysz, że zbudujemy kolej tranzytową do czyśca z mazutem, nie? Pomożemy tam dogrzewać, dobijać rozumą. Raz utracona przemienia duszę bezpowrotnie. Może taka dusza powrócić do łask, ale będzie już inną duszą. Kupę my stracili. Patrzymy na swoje życie, nie? Dzieci, masę my straszyli, bo ta utracona łaska dziewicza po Chrzcie Świętym przemienia duszę bezpowrotnie. Ta dusza może powrócić do łask, ale będzie już inną duszą. To teraz rozumiecie, dzieci, kim jest Chrzest Święty? Dlaczego jest konieczny chrzest dzieci? No bo im starszy, no to jest tak zakotwiczony w przestrzeni zła, że to jest coś niemożebnego. Oczywiście chrzest to wszystko wyczyszcza, wyciąga, ale skutków nie usuwa. Bogu dzięki, że dzieci mamy jeszcze święto miłosierdzia. To jest święto łaski, bo ono usuwa skutki. To jest, ksiądz profesor Różycki pisał w elaboracie do Rzymun i to przyjęto, że święto Bożego Miłosierdzia, łaski, jakie Bóg udziela tego dnia, są na mocy Chrztu Świętego. To, co Bóg obiecał. Może ta dusza powrócić do łask, ale będzie już inną duszą. Amen.